Siemanko, witam Was, Błażej Danielewicz z pracowni Stringartu. W dzisiejszym odcinku chciałbym rozwiązać Wasz dylemat, który dotyczy tego, którą płytę konkretnie wybrać. Deskę, płytę, płytę pilśniową, może płytę OSB, a może płytę wiórową. Przejrzymy dzisiaj płyty, które są dostępne, które ja rekomenduję do rozpoczęcia Waszej przygody z techniką Stringart. Technika Stringart to technika, która polega na malowaniu za pomocą nici, a nie za pomocą farb. Używamy do tego podłoża, które stanowi w tym przypadku deska. Wbijamy w nią gwoździe, a następnie za pomocą nici łączymy poszczególne punkty tak jak w przygotowanym przez nas szablonie. I dzięki temu mamy bardzo oryginalny obraz, który odstaje od podłoża na około centymetr. A w zasadzie na tyle, ile dystansu zrobimy sami. Do tworzenia naszych obrazów potrzebna nam będzie baza, czyli taki właśnie podkład z płyty lub z drewna. Omówimy teraz po kolei różne rodzaje tych podkładów, zwracając uwagę na wady i zalety każdego z rozwiązań. Rozpoczniemy od płyty wiórowej, która jest najmniej rekomendowanym przeze mnie rozwiązaniem, ale z racji tego, że często spotykam się z tym, że jej używacie, to krótko opiszę, jakie są jej wady i zalety. Płyta wiórowa jest płytą dość gęstą i ciężką, więc taki kawałek 40x40 waży powyżej 1 kg. Płyta, którą ja tutaj trzymam, ma laminat w kolorze białym. I zaletą jest to, że nie musimy malować tej płyty, ale jest też wada, ponieważ taka powłoka jest bardzo mało elastyczna i przy wbijaniu gwoździ bardzo często odpryskuje. Więc jeżeli wbijamy gwoździe, a potem na przykład malujemy płytę za pomocą farby w sprayu, to nie powinno nam to przeszkadzać, lub jeżeli przykryjemy te niedoskonałości warstwą nici, również nie będzie to dla nas problemem. Problemem mogą okazać się krawędzie. Które odsłaniają tutaj płytę i te wióry. Krawędź ta wpija farbę, dość trudno ją zamalować. Możemy oczywiście pomyśleć tutaj o jakiegoś rodzaju obrzeżu, które rozwiąże temat. Tak samo jak w rozwiązaniu w meblach kuchennych, w ten sam sposób możemy tą krawędź zabezpieczyć. Oceńmy jeszcze trwałość tej płyty wiórowej. Niestety, jeżeli płyta nam upadnie krawędzią, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kawałek niej. Zostanie odłamany i będzie to bardzo trudno naprawić. Kolejnym typem podłoża, jakie możemy zastosować w technice Stringard, jest płyta pilśniowa. Płyta ta również charakteryzuje się wysoką gęstością, będzie więc dość ciężka. Natomiast ma swoje zalety, ponieważ gwoździe wbijane w tą powłokę będą wchodzić nam bardzo płynnie przy użyciu dość małej siły wbijania. Zaletą będzie również łatwość malowania, ponieważ po zagruntowaniu możemy płytę dowolnie malować. Następny typ podłoża to sklejka. Sklejka to jest taka płyta, która powstaje z drewna. Drewna ciętego na bardzo cienkie kawałki, takie milimetrowe, a nawet mniej, i takie warstwy nazywane fornirem sklejamy poprzecznie i wzdłużnie, kilkukrotnie, dzięki czemu ta płyta jest bardzo wytrzymała. Ona jest tak twarda, że nie jesteśmy w stanie jej w rękach wygiąć. Mamy więc pewność, że jeżeli tego typu obraz spadnie, wyleci dziecku z rąk, to jestem pewien, że kompletnie się z tym nic nie stanie, dlatego w wielu moich obrazach wykorzystuję tego typu płytę, ponieważ bardzo cenię sobie jej wytrzymałość. W technice stringart tworzymy również pewne naprężenia, ponieważ wbijając gwoździki w płytę i zaplatając niciom, tworzymy tutaj pewne naprężenia, które. Słabe materiały będą nam wyginać. Coś takiego nie stanie się w przypadku sklejki. Kolejną zaletą sklejki jest to, że możemy ją dowolnie malować, zabezpieczać lakierem wodnym i możemy liczyć na bardzo wysoką trwałość tej płyty. Ostatni rodzaj podłoża, jakie chciałbym Wam zaprezentować, to deski. Deski sosnowe, których użycie polecam Wam na samym początku Waszej przygody. Na pewno będzie w nie wbijać gwoździe dużo prościej niż w twarde typy drewna, takie jak buk, dąb, jesion. One również będą wspaniale wyglądać pod waszymi obrazami z nici. Jednak będzie bardzo utrudnione wbijanie ze względu na to, że są po prostu twarde. Sosna to bardzo wdzięczny gatunek, który jest dość miękki, a do tego ma bardzo piękne usłojenie. Takie jak możecie zaobserwować tutaj, a ja jako stolarz z dziada-pradziada również darzę drewno wielkim sentymentem. Bardzo lubię, kiedy zmieniamy jego barwę poprzez bejcowanie. Ja używam kilku typów bejc. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, gdzie możecie znaleźć różne typy obrazów w różnych wersjach kolorystycznych. Drewno sosnowe jest również bardzo wygodne do szczotkowania. Możemy poprzez szczotkowanie metalową szczotką nadawać mu niezwykłe faktury. Jednak jest to już kolejny etap tajemniczenia, a jak dokładnie wykonać szczotkowanie, to zaprezentuję Wam w przyszłych filmach. A skąd brać tak w ogóle te płyty? Jeżeli chodzi o sklejkę, płytę pilśniową lub płytę wiórową, to wystarczy, że udacie się do sklepu typu Obi, Leroy Merlin, Praktiker itp., gdzie na stanowisku cięcia płyt, Poprosicie o wycięcie formatki w rozmiarze, który Was interesuje. Na początku Waszej przygody polecam rozmiar taki jak ten. Jest to rozmiar 40 na 40 i wystarczy, że podejdziecie do Pana, poprosicie o tego typu materiał. W zależności od tego, co Wam najbardziej będzie potrzebne, a to omówiliśmy już na początku naszego wideo, będziecie w stanie wybrać odpowiedni materiał. Ceny tych materiałów za takie formatki kształtują się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w zależności. Od wybranej opcji. A jeżeli chcecie iść w kierunku bardzo popularnego ostatnimi czasy stylu, który nadaje uroku wnętrzom, to tego typu formatki, gotowe formatki już wielkości 40 na 40, 30 na 40, a nawet 40x50, możecie bardzo wygodnie kupić na stronie www.stringartpolska.pl, które będą już gotowe, poklejone, bardzo wytrzymałe na dodatek. I z pewnością będą służyły długie lata jako podstawa waszego obrazu stringa. Taką płytę możecie w dowolny sposób pobejcować, aby nadać jej kolor, następnie wystarczy za pomocą lakieru wodnego zabezpieczyć tą powierzchnię i macie już gotowy obraz, który przez naprawdę długie lata będzie zdobił Wasze mieszkania lub będzie wspaniałym podarkiem dla bliskiej wam osoby. A o tym, jak dokładnie przygotować takie bejcowanie, przygotuję dla Was filmik. Bardzo mi miło, że spędziliście ze mną ten czas. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o różnych materiałach, na których możecie tworzyć. Mam też nadzieję, że ten filmik pomoże wam wybrać najlepszą opcję dla was, ponieważ materiały są różne. Na jednych pracuje się tak, na drugich łatwiej, na drugich trudniej. Jestem pewien, że znajdziecie odpowiednią opcję dla siebie. Serdecznie zapraszam was też do subskrybowania, ponieważ będę przygotowywał teraz filmiki, które mam nadzieję, że ułatwią wam tą wyboistą drogę tworzenia w technice StringArt. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Błażej Danielewicz, pracownia StringArt.